Cześć, Bartek z tej strony, Centrum Szkoleń. Chcesz poznać mój pomysł, jak możesz zarobić pierwsze większe pieniądze? Jedziemy. Oto on, operator wózka jezdniowego. Proponuję Ci, żebyś zrobił kurs na wózek jezdniowy. Takie szkolenie kosztuje od 700 do 900 zł. Cena zawiera egzamin państwowy Urzędu Dozoru Technicznego. Robiąc takie szkolenie, masz w perspektywie takie zarobki. Opowiem Ci najpierw, jak to szkolenie wygląda i jak dobrze wybrać takie szkolenie, żebyś później faktycznie miał szansę dostania takiej pracy. Mój pomysł na Twój rozwój to zrobienie takiego oto szkolenia. To szkolenie kosztuje między 700 a 900 zł. Jest to stosunkowo nieduży koszt, żeby zdobyć uprawnienia, które dają Ci w perspektywie takie oto zarobki. Opowiem Ci, jak to szkolenie wygląda, jakie są wady, zalety, niebezpieczeństwa, a później porozmawiamy o tym, jak faktycznie wygląda ta praca już w konkretnej firmie. Takie szkolenie powinno odbywać się indywidualnie. Ty sam jeździsz na wszystkich typach wózków jezdniowych. Także przy wyborze takiej szkoły, ośrodka szkolenia musisz zadzwonić i zapytać, ile mają wózków, czy w ogóle mają wózki. Tak, tak, też się zdarzają takie szkoły, które w ogóle nie mają wózków jezdniowych. Tak, ani jednego wózka, a robią uprawnienia na wózek widłowy. Zapytaj, ile mają wózków, ile mają typów wózków. Co najmniej 3-4 takie wózki powinny być. Powinien być wózek czołowy, powinien być wózek boczny. I jeżeli masz te wyższe uprawnienia, to wózek systemowy, tak zwany operator podnoszony z kabiną do góry. Zapytaj, czy to wszystko jest. Drugie, ile godzin dają Ci te jazdy praktycznej? Minimum powinno być 15 do 20 godzin takich zajęć. I to nie powinno wyglądać tak, że jest grupa 20 osób i tam sobie wszyscy na zmianę jeździcie. Masz prawo do tego, żeby wsiąść na wózek i indywidualnie przejeździć godzina po godzinie minimum 15-20 godzin. Te 15-20 godzin nie zrobią z Ciebie mistrza, fachowca, ale pokażą Ci totalne podstawy, jak wsiadać, jak wysiadać, gdzie jest hamulec ręczny, jak go zaciągnąć, dobre nawyki, tak? Czyli patrzymy do tyłu, umiemy wypoziomować widły. Po co? Pytasz się po co, skoro i tak idziesz do pracy i tam będziesz się dalej uczył. Spytasz się, po co ta jazda na kursie? Jest to bardzo istotne. Kiedy idziesz na rozmowę kwalifikacyjną, osoba, która Cię rekrutuje, patrzy dokładnie na Ciebie, co robisz, czy już masz dobre nawyki. Ona wie, że jesteś po kursie i nie jeździłeś, ale obserwuje. Wsiadasz do tego wózka, wysiadasz, czy patrzysz do tyłu, czy dobrze poziomujesz te widły. Takie podstawy. I to jest podstawą do tego, że ona Cię zatrudni. Pierwsze 2-3 miesiące zapomnij o zarabianiu takich kwot. Tam na pewno będzie to niższe, może ta praca być przez agencję pracy. Ty musisz poświęcić te pierwsze trzy miesiące na to, żeby super nauczyć się jeździć wózkiem jezdniowym. Najlepiej jakbyś znalazł firmę, gdzie tych wózków jest dużo. Dają Ci rotację, możliwość jazdy bocznym, możliwość jazdy czołowym, czy nawet spalinowym, bo takie też jeszcze występują. Także te pierwsze 2-3 miesiące po kursie poświęć na to, żeby jak najwięcej wiedzy przyswoić i nauczyć się. U nas na szkoleniach, już na szkoleniu, na zajęciach teoretycznych przychodzą firmy i się pokazują, już chcą rekrutować. Często jest tak, że osoba, która jeszcze nie skończyła u nas kursu, już robi sobie badania lekarskie do danej pracy i od razu, kiedy zdobywa legitymację, idzie do pracy i już jest zatrudniona. Także to zapotrzebowanie dla operatorów wózków jest bardzo duże. Reasumując, część pierwszą. Wybadaj ośrodek szkolenia, bo niekoniecznie możesz to zrobić u nas. Możesz wybrać inny ośrodek, ale zapytaj, czy i ile wózków mają, ile masz godzin do dyspozycji i jakie to są wózki. To jest najważniejsze dla Ciebie. Także wybadaj, naucz się, zrób szkolenie, zrób egzamin i szukaj pracy. Pierwsze 2-3 miesiące poświęć na to, żeby nauczyć się super jazdy tym wózkiem. Później możesz z tej firmy odejść, możesz iść dalej, ale już masz doświadczenie. Już wiesz, jak się poruszać. Na każdej rozmowie kwalifikacyjnej nic Cię rekrutacyjne, nic Cię nie zaskoczy. Jazda przodem, tyłem, regały wysokiego magazynowania, trudne ładunki. Takich ludzi szuka rynek. Także zdobądź doświadczenie i zarabiaj już wtedy po 4, po 5 tysięcy. Oczywiście te 3,5 tysiąca to jest takie minimum teraz w tej branży. Oczywiście to się różni. W Warszawie jest dużo więcej, w Łodzi ciutkę mniej, ale gdzieś tam w Rzeszowie będzie jeszcze inaczej. Także to wszystko zależy od danego rynku pracy. To są takie średnie zarobki. Ale jeżeli dołożysz soboty, jeżeli dołożysz nadgodziny, w perspektywie możesz zarobić dużo, dużo, dużo więcej. To wszystko zależy od Ciebie. No i co? Co dalej? No nie kupisz z tego mieszkania po 2 latach, nie kupisz z tego superfury po 2 latach, ale ruszyłeś dupę,
i pracujesz, zarabiasz, starcza Ci na życie i odkładasz. Proponuję Ci, żebyś te pieniądze przeznaczył na dalszy swój rozwój. Czyli masz rok, dwa, trzy, kiedy zbierasz pieniądze, możesz kupić jeden super kurs, możesz zrobić jeden super kurs, a możesz też co miesiąc dokupywać różne szkolenia, rozwijać się. Nie każe Ci zostać w tej branży, aczkolwiek to jest super branża. Fajne, duże maszyny, fajne urządzenia, super zabawki. Oprócz tych wózków masz podesty, masz podnośniki, suwnice, żurawie. Ta gama jest bardzo, bardzo duża i są bardzo fajne niektóre te urządzenia. Praca jest i w Polsce, i w całej Unii Europejskiej, czy gdzieś nawet dalej. Naprawdę fajne perspektywy, ale to Ty decydujesz. Po roku, po dwóch już wiesz, czy te urządzenia, bo jest super, czuję się w tym. No ten wózek może 5-6 tysięcy zarabiam, nie więcej. No to zrobię inne urządzenie, podobne, bo te urządzenia już wiele się nie różnią. Czasem jesteś na wysokości, czasem po prostu większe ładunki, czy suwnica, czy żuraw wieżowy, no to wtedy faktycznie wchodzisz na górę, czy podest ruchomy, możesz sterować z dołu, możesz też wjechać na górę, jakieś prace wykonywać. Także to wszystko już dalej zależy od Ciebie. Jeżeli po roku, półtora widzisz, że męczysz się, kończysz to, ale masz pieniądze, albo w międzyczasie już mogłeś się rozwijać, mogłeś zrobić kurs wideofilmowania, mogłeś zrobić kurs tworzenia muzyki, bądź jakikolwiek inny, który jest Twoją pasją, hobby i tak dalej. Ta praca, w którą zainwestowałeś 700-900 zł, pozwoli Ci przez rok, dwa, trzy zbudować kapitał, który możesz poświęcić na dalszą edukację i zarabiać stosunkowo więcej. Jeżeli stwierdzisz, że lubisz tą logistykę, robisz kurs, robisz studia podyplomowe, możesz dalej się rozwijać, możesz zostać menadżerem, możesz zostać kierownikiem magazynu i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli to Ci się nie podoba, te pieniążki przerzucasz na coś innego, na swoją pasję, z której później po roku czy po dwóch, podczas tej edukacji, może Ci dać możliwość zarabiania pieniędzy. Ja też miałem 18 lat. Moja pierwsza praca to było roznoszenie ulotek. Stosunkowo z perspektywy czasu uważam, że straciłem na to czas. Mogłem poświęcić stosunkowo nieduże pieniądze, wtedy były to zupełnie inne koszta takiego kursu i wejść w ten rynek na rok, na dwa, na trzy, zarabiać jako operator wózka jezdniowego, budować ten kapitał, budować swoją wiedzę. A tak te pieniądze z roznoszenia ulotek nie wystarczały tak naprawdę na nic, tylko na bieżące życie. Nie mogłem dalej się rozwijać. To jest super perspektywa, niedroga i można szybko wejść w rynek i fajne pieniądze zarabiać. Dodatkowo mamy tutaj możliwość wyjazdu za granicę. Taka praca, tak jak wczoraj sprawdzałem na szybko w Holandii, minimalna płaca dla operatora wózka jezdniowego to są 2000 euro. To jest 2000 euro. Także takie minimum za granicą już jest dużo, dużo większe niż w Polsce. Oczywiście nie licz na to, że bezpośrednio po kursie wyjedziesz do Holandii i dostaniesz super pracę. To jest znowu. Jeździsz w Polsce, jeździsz 3-4 miesiące, jeździsz pół roku, jeździsz rok, możesz aplikować do firm za granicą, masz doświadczenie, wtedy też tam pojedziesz, wykonasz testy i jakąś tam fajną pracę za granicą możesz zdobyć. To jest moja wizja na teraz. Nie wiem, czy słuszna, nie wiem, czy Ci się podoba, ale myślę, że stosunkowo niedużymi pieniędzmi wchodzisz w rynek pracy, gdzie możesz zarobić fajne sumy. Bardzo Ci dziękuję, że obejrzałeś ten film do końca. To jest największa wartość dla mnie. I pamiętaj, najlepsza inwestycja, moim zdaniem, to inwestycja w samego siebie. Edukację, wiedzę, w rozwój osobisty. Także inwestuj w siebie, nie bój się, spełniaj swoje pasje. Jeżeli będziesz dobry w tym, co robisz, na pewno zaczniesz z tego zarabiać fajne pieniądze. Dziękuję Ci pięknie, Bartek, Centrum Szkolenia.